Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin, Państwa gościem, Prawo i Sprawiedliwość. Rzecz jasna jeszcze, żeby formalności stało się zadość. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam. Panie ministrze, czy pana gdzieś nie kłuje to, że organizacje Stowarzyszenie Straż Narodowa i Stowarzyszenie Marsz Niepodległości otrzymały łącznie 3 miliony złotych z Funduszu Patriotycznego? Pani redaktor, północy, co z panią nie spałem, a pani zaczyna rozmowę od mniej istotnego wydarzenia w porównaniu z tym, które się wydarzyło ostatniej nocy. A dlaczego pan przez północy przeze mnie nie spał? Bo teraz się zaniepokoiłam. Dlatego, że zaprosiła mnie pani do programu na godzinę 9, a spać mogłem pójść o godzinie 3, ponieważ dopiero o 2:30 ogłoszono werdykt. Konkursu Chopinowskiego. O tym porozmawiamy jeszcze panie ministrze, ale pozwoli pan, że te przyjemne tematy zostawimy sobie na koniec, bo zawsze lepiej kończyć przyjemnie niż nieprzyjemnie, więc zacznijmy jednak, jeśli pana mogę prosić, od tych 3 milionów z Funduszu Patriotycznego, więc powtórzę pytanie, czy pana jako wiceministra kultury gdzieś to nie uwiera, gdzieś to nie kuje, że tego typu organizacje otrzymują tak duże wsparcie ze strony państwa? Już odpowiadam, ale obiecuję pani, że obiecuję. Do tematu najważniejszego wydarzenia muzycznego, cyklicznego w historii Polski o znaczeniu międzynarodowym wrócimy. Pani redaktor, w tej sprawie odpowiadam bardzo konsekwentnie. Jeżeli panią interesują szczegóły dotyczące grantów uzyskanych przez legalnie działające w Polsce organizacje, podkreślam, legalnie, a nie nielegalnie działające organizacje, z Funduszu Patriotycznego zarządzonego przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej i Chrześcijańsko-Demokratycznej, które ma swoje konkretne kierownictwo, szefem tego instytutu jest profesor Jan Żaryn, to proszę zaprosić profesora Jana Żaryna i dopytać o szczegóły, jakie były kryteria przyznania tych grantów, kto siedział w komisjach eksperckich, jak to punktowano itd., itd. Bo pani redaktor, my w Ministerstwie Kultury mamy ponad 30 programów grantowych, na które wnioski są składane po kilkaset, a nawet kilka tysięcy do jednego z nich. Nasze instytucje nam podległe też mają swoje programy grantowe, takie jak ten, o którym przed chwilą powiedziałem. I chyba pani sobie nie wyobraża, że minister czy wiceminister wchodzi w szczegóły tych decyzji grantowych i paluszkiem wskazuje, panie kto ma dostać, kto nie ma dostać. To jest absolutnie niemożliwe. W moim pytaniu nie znalazła się prośba o wyjaśnienie szczegółów, panie ministrze, jeśli pan... Tak, już za sekundkę będzie pan mógł skończyć. Tylko nie pojawiła się u mnie żadna prośba o podanie szczegółów, tylko było bardzo ogólne pytanie dotyczące tego, czy pan taką decyzję rozumie i czy ona pana nie uwiera, że 3 miliony złotych tego typu organizacje dostają z budżetu. To nie jest pytanie szczegółowe. Ale co znaczy tego typu organizacje? Podkreślam, organizacje jak na przykład Marsz Niepodległości, Polsce, które pozwala na to, żeby flagi ONR-u szły przez Warszawę. O granty w Polsce. W państwie wolnym i demokratycznym mogą występować wszystkie organizacje pozarządowe, NGOsy, stowarzyszenia itd., które działają legalnie. Jeżeli jakaś organizacja nielegalna by wystąpiła o taki grant, oczywiście nie mogłaby go otrzymać. Jeżeli uwiera panią redaktor albo kogoś innego to, że jakaś organizacja, która taki grant dostała, jest organizacją legalną, to proszę udowodnić przed sądem, prokuraturze, że ona nie zasługuje na to, żeby być legalnie zarejestrowana w polskim sądzie, rozpocząć procedurę jej delegalizacji, udowodnić, że ona łamie prawo i wtedy ona oczywiście już żadnych grantów w Polsce otrzymać ludzie ścigani za to, że mali prawo. Panie ministrze, zupełnie tutaj jest nieistotne, co mnie uwiera, co mnie nie uwiera. Mnie uwiera jedna rzecz, na przykład właśnie to, że podczas Marszu Niepodległości 11 listopada przez samo serce Warszawy idą flagi organizacji ONR, który przez Sąd Najwyższy został uznany za organizację, którą spokojnie można nazywać organizacją faszystowską. I tak to mnie uwiera także jako wnuczkę kobiety, która walczyła w Powstaniu Warszawskim. A ja jako wnuk dziadka, który zginął w walce z faszystami, z Niemcami na Kępie Oksywskiej 13 września 1939 roku, też oznajmiam pani, że żadne organizacje, którym by się udowodniło, że one są faszystowskie, nie mają prawa w Polsce działać. Tak samo zresztą jak komunistyczne, bo to jest zakazane w polskiej konstytucji. Jeżeli ktoś uważa, że któraś z tych organizacji, również chyba ONR, który pani wymieniła, bo pani mówiła, że jest jakaś opinia, ale... Nie opinia, jest wyrok Sądu Najwyższego w tej sprawie, że można tę organizację nazywać faszystowską. To jeszcze raz powtórzę. Pani redaktor, ja życia wewnętrznego tych organizacji nie śledzę, dlatego że to nie jest moja bajka i to nie są organizacje, z którymi ja się utożsamiam. Ja się utożsamiam z Prawem i Sprawiedliwością, bo członkiem tej partii jestem. Natomiast nie odmawiam nikomu prawa do legalnego działania, do
dopóki nie przekracza jakiegoś prawa, nie głosi haseł, opinii, które są sprzeczne z polskim prawem i mu się tego nie udowodni i nie doprowadzi do delegalizacji, to każdy ma prawo występować o grant publiczny, zarówno we władzy rządowej, jak i we władzy samorządowej. No to jest jasna sprawa, tylko wie pan, zastawiamy te pytania, bo oczywiście tutaj nie mówimy o funduszu patriotycznym, no ale coś jest nie tak, jeśli się przyznaje dotacje na przykład Stowarzyszeniu Marsz Niepodległości, a Ministerstwo Zdrowia na przykład nie ma pieniędzy na to, żeby utrzymać telefon zaufania dla dzieci w kryzysie psychicznym i psychologicznym. Dobrze, więc to są takie sytuacje, które no, budzą delikatnie mówiąc niesmak, panie ministrze. Chyba się pan zgodzi z tym zresztą. Ma pani prawo do tego niesmaku, ja też mam prawo do jakiejś swojej opinii, kto powinien dostać, kto nie powinien dostać, ale uznaję zasady, że każda legalna organizacja ma prawo o grant wystąpić. Tak jak na przykład, ubolewam nad tym, ale lewacka organizacja, która na przykład szkoli do walk ulicznych w mieście, dostaje grant od prezydenta miasta stołecznego Warszawy, którego przed chwilą tutaj na ekranie u pani widziałem, bo ma taki właśnie lewacki charakter. O jakiej organizacji jest pan legalna, mówi? To dostaje te dotacje. O jakiej organizacji? Ja ubolewam nad tym, że dotacje otrzymuje organizacja, która w swoich ale założeniach... Ale o jakiej organizacji pan mówi, panie ministrze? Ale jest legalna. O jakiej organizacji pan mówi? Nazwy nie pamiętam, ale to było dosyć głośno w internecie, że taka organizacja granty od władzy samorządowej otrzymuje. Panie ministrze, wczoraj pojawiły się informacje podane i przez dziennikarzy, ale także po kontroli posłów Jońskiego i Szczerby, że no były tutaj jakieś kłopoty proceduralne, ponieważ obie te organizacje, stowarzyszenia powiązane z Bąkiewiczem nie otrzymały dobrych not. Eksperci mieli je ocenić negatywnie, szczególnie jeżeli chodzi o zasadność planowanych wydatków. I wspomniany przez pana Jan Żaryn mówił o tym, że przyznał dodatkowe punkty panel ekspertów, tylko no, problem polega na tym, że ten regulamin funkcjonowania panelu ekspertów został prześwietlony i tam okazuje się, że nie ma możliwości przyznawania dodatkowych punktów. Stąd w ogóle to moje pytanie, że to wszystko odbyło się w taki dość niejasny sposób. Czy to powinno zostać pana zdaniem dokładnie wyjaśnione? Proszę bardzo, jak ktoś uważa, że to powinno być dokładnie wyjaśnione, to niech tych wyjaśnień się domaga. I to jest właściwy adres. Pani redaktor, to jest właściwy adres. Pani zacytowała przed chwilą jedno zdanie z pana profesora Żaryna. Proszę go dopytywać o to. Ja nie znam szczegółów. Rozumiem. Ja tylko pytam, czy pana zdaniem to powinno być wyjaśnione? Tak, proszę bardzo. Jeżeli są jakieś wątpliwości, to powinno być wyjaśnione. Proszę zaprosić pana profesora Żaryna, on z pewnością to wyjaśni. Ale jeszcze się muszę ustosunkować do pani, moim zdaniem, trochę do niesprawiedliwej oceny wydarzenia, które już co roku mamy chyba od kilkunastu lat w Polsce, mianowicie Marszu Niepodległości. Tak, nie oceniłam Marszu Niepodległości. To prawda, pani redaktor. Nie oceniłam. Tak, to prawda, że to jest... Pani wyraziła swoją opinię, że tam jakieś flagi... No bo są flagi, no tak, są. Tak, to prawda, że organizowane to jest przez konkretne środowisko polityczne, z którym ja się nie utożsamiam, ale uznaję jako wolnościowiec, że każdy ma prawo organizować wydarzenie, legalnie je zorganizować i przeprowadzić. To wydarzenie tym środowiskom, nazwijmy narodowymi, bo to jest bardzo chyba wiele organizacji, ja ich tak szczegółowo nie obserwuję, to wydarzenie jest organizowane od kilkunastu lat i muszę przyznać, że im się udało w tym sensie, że do tego wydarzenia, przecież tam przychodzi 100-200 tysięcy ludzi, dołączają normalni, zwykli Polacy, którzy chcą w taki sposób demonstrować swój patriotyzm. Panie ministrze, przez ale marsz temu nikt nie zaprzecza. I flagi całymi rodzinami. Ale temu nikt nie zaprzecza, gdyby to była... Są ekstremalne, no pani dyrektor, są ekstremalne wydarzenia na marginesie tego marszu, przyznaję, czasem jakiś baner niewłaściwy się znajdzie, czasem jakiś okrzyk, czasem jakieś zachowanie. Generalnie w tym marszu, moim zdaniem w Polsce zorganizowanych, wszystkie organizacje, które pani wymieniła, uczestniczą normalni Polacy całymi rodzinami, bo im się ta forma demonstrowania własnego patriotyzmu podoba. I co do tego nikt nie ma wątpliwości. Ja również nie mam nic przeciwko temu, żeby rodziny mogły sobie spokojnie świętować 11 listopada, jedno z najważniejszych polskich świąt. Ja mam tylko wątpliwości. Ja właściwie nie zgadzam się jako obywatelka na to, żeby w takim marszu szły flagi ONR-u, organizacji uznawanej, po raz kolejny to powtórzę, za faszystowską przez polski Sąd Najwyższy. Więc kończąc już temat marszu, panie ministrze, jeśli pan pozwoli. Czy gdyby się okazało, że w tym roku ten marsz przejdzie znów przez Warszawę i gdyby się okazało, że tam po raz kolejny będziemy mieli flagi ONR, czy uważa pan, że powinna interweniować policja i wtedy takie flagi demonstrantom rekwirować i zabierać? Czy nie? Czy raz, trzeba to zostawić? Nie wiem, czy pani, jeszcze raz powtarzam, nie wiem, czy pani ma wiedzę na ten temat. Ja nie mam, przyznaję się.
bo nie śledzę tego. Nie wiem, czy ONR jest organizacją legalną czy nielegalną. Pani to wie? Panie ministrze, ważne jest w tym przypadku, że jest organizacją, którą można uznać za faszystowską. Panu to nie wystarcza? Dobrze, to jest opinia na temat tej organizacji. Jeżeli nie ktoś opinia, ma to jest wyrok opinię, Sądu Najwyższego. To nie jest opinia. Dobrze, pani redaktor, nie śledzę tego, więc dopytuję. Jeżeli ktoś ma taką opinię, to znaczy, że ma opinię, że to jest organizacja, która powinna być nielegalna, powinna zostać zdelegalizowana. Jeżeli wyraził taką opinię, że to jest taka organizacja, to czemu nie przeprowadza procesu delegalizacji tej organizacji? Ja tego nie rozumiem. No to może państwo się powinni tym zająć. Rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość faszyzmu jako takiego, no delikatnie mówiąc, ale to nie popiera. Ja wyraziłem tę opinię, tylko pani powiedziała, że jakieś dobrze, inne środowisko. Dobrze, ucieka pan, ja zupełnie nie rozumiem czemu, ale być może są rzeczy, których nie muszę rozumieć. Dlaczego pan ucieka od odpowiedzi na to pytanie? I nie chcę powiedzieć, czy uważa pan, że flagi ONR-u powinny iść przez Warszawę 11 listopada, czy uważam, nie? Uważam, że flagi organizacji nielegalnych albo hasła, które... A organizacji, które są uznawane za faszystowskie? Które łamią prawo, albo zachowania, które łamią prawo, są niedopuszczalne i odpowiedzialni za to, że takie rzeczy się pojawiają, są oczywiście organizatorzy. Proszę ich rozliczać z tego, jeżeli takie rzeczy się zdarzą na tym marszu. Panie ministrze, czy teraz państwo zdecydowanie mocniej niż do tej pory będą rozliczać Mariana Banasia, szefa Najwyższej Izby Kontroli? Wiemy, że w ubiegłym tygodniu on na konferencji prasowej powiedział, że ma oświadczenia osób, które no, przyznały, że prokuratura skłaniała do fałszywych zeznań, żeby obciążały zarówno Mariana Banasia, jak i jego rodzinę. Jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności do gry chwilę później weszło Centralne Biuro Antykorupcyjne, kontrolując procedurę spadkową, dzięki której Marian Banaś otrzymał kamienicę w Krakowie. Jakieś takie dziwne zbiegi okoliczności, panie ministrze, się zdarzają wobec Mariana Banasia. Nie ma pan takiego wrażenia? Nie śledzę szczegółów tej sprawy, dlatego nie mam żadnej opinii na ten temat. Mam wystarczająco dużo innych własnych obowiązków pracy poselskiej i ministerialnej. Panie ministrze, ale naprawdę nie ma pan opinii w sprawie, w której wychodzi prezes Najwyższej Izby Kontroli organu konstytucyjnego i mówi, że ma dowody na to, że prokuratura namawiała do składania fałszywych zeznań świadków? To nie ma pan opinii pani w tej sprawie? Ja nie śledzę tej sprawy, dlatego nie znam tych wszystkich oświadczeń, które ale... pani teraz przedstawia. I nie wiem, czy one są prawdziwe, czy są wyrwane z kontekstu, czy są... przerysowane i tak dalej, dlatego nie będę komentował czegoś, do czego się nie przygotowałem, bo nie znam tematu, nie śledzę tego. To nie jest temat, którym jestem zajęty każdego dnia. Panie ministrze, ja absolutnie proszę nie wziąć tego do siebie, natomiast ja myślę, że część naszych widzów, jeżeli nie wszyscy, będą mieli daleko idący dystans do tej deklaracji, bo to jest trudne do uwierzenia, że członek rządu nie ma jakiejś wiedzy, opinii w tak ważnej sprawie. A co to ma wspólnego z rządem, przepraszam? No jak to, co to ma wspólnego z rządem? No, w rządzie jest Zbigniew Ziobro, który jest także prokuratorem generalnym, a tutaj szef Najwyższej Izby Kontroli, powtórzę, organu konstytucyjnego, oskarża prokuraturę, delikatnie mówiąc, o nieuczciwe działanie. To proszę zaprosić przedstawicieli prokuratury, żeby opowiedzieli, czy tak było w istocie, czy nie. No, ja nie jestem pracownikiem prokuratury, więc pan nie uważa, wiem, panie ministrze, że Marian Banaś powinien przestać pełnić funkcję szefa Najwyższej Izby Kontroli? Uważam, że od czasu, kiedy się pojawiły te wątpliwości co do stanu jego majątkowego i źródeł pozyskiwania dochodów, a to już było jakiś czas temu i zaczęły się prokuratorskie śledztwa w tej sprawie, to uważam, że nie powinien być szefem Najwyższej Izby Kontroli, bo to jest jednak organ no, cieszący się, który się powinien cieszyć wysokim zaufaniem społecznym i na którego czele powinien stać człowiek, który, wokół którego tego typu wątpliwości się nie pojawiają. Taka jest moja opinia polityczna, ale co do szczegółów tego, kto co komu udowadnia, to ja niewiele na ten temat wiem, bo tego nie śledzę. Mhm. Panie ministrze, czy obawia się pan, że pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy nie będą Polsce wypłacone w kontekście, co dzieje się na linii polski rząd, Komisja Europejska? Czy jest pana zdaniem takie realne ryzyko? Moim zdaniem z punktu widzenia prawnego to jest niemożliwe, żeby Polska tych pieniędzy nie otrzymała, bo my też składamy swoją składkę do tych pieniędzy. Trudno sobie wyobrazić sytuację, że jakiś kraj składa się na wspólny fundusz, a potem z niego nic nie otrzymuje. Z punktu widzenia prawnego to jest niemożliwe, ale niestety obserwujemy niepokojące zjawisko w polityce niektórych instytucji europejskich dzisiaj, w których się okazuje, że polityka stoi ponad prawem.
Czyli nie prawo się liczy, tylko jakaś wola polityczna albo upokorzenia jakiegoś państwa, albo doprowadzenia do wzmożenia emocji w tym państwie, zmienienia władzy, pomożenia opozycji itd., itd. Więc nie jestem pewien, czy w związku z tym, że takie zjawisko się pojawiło, czy ten temat się szybko uspokoi, czy będzie szybko rozwiązany. Ale powtarzam, z punktu widzenia prawnego nie ma takiej możliwości, żeby Polska tych pieniędzy nie otrzymała. My mamy nie tylko swój wkład do tego funduszu, ale potem mamy jako państwo żyrować te pożyczki w skali całej Europy. Jak to jest możliwe, że państwo, które nie może sięgać po te pieniądze, daje te pieniądze, a potem musi żyrować te pożyczki, a nic z tego nie otrzymuje? To jest absolutnie niemożliwe. Panie ministrze, mówi pan, polityka stoi ponad prawem w Unii Europejskiej, ale przecież tu chodzi o zwykłe zastosowanie mechanizmu warunkowości, na które to dwukrotnie na szczytach zgodził się premier Mateusz Morawiecki, więc oburzacie się teraz państwo wobec czegoś, na co zgodę wyraził sam premier. Ale ta warunkowość była bardzo wyraźnie opisana i interpretowana. Chodziło o to, że pieniądze należą się tym, albo inaczej, nie mogą być wypłacane tym, którym się udowadnia, że źle te pieniądze wydają, że jest korupcja, że jakoś wyciekają, że przechodzą bokiem, niezgodnie z procedurami itd., itd. Akurat Polska, w czasie wszystkich rządów przyznaję, nie tylko naszych, jest liderem i jednym z najbardziej transparentnych państw, jeśli chodzi o wydawanie środków europejskich. Najbardziej skutecznie je wydaje, najbardziej transparentnie. No tak, ale w przypadku braku niezależności sądów Unia Europejska ma podstawy do tego, żeby twierdzić, że może być kłopot z wydatkowaniem i ewentualnymi sporami sądowymi na przykład związanymi z takim wydatkowaniem. W sytuacji, kiedy... Słucham? Ja takiego kłopotu nie widzę, dlatego że mamy... No pan nie widzi, ale Unia widzi. Mamy wolne sądy w Polsce, wyroki są wydawane... No, według Unii Europejskiej i ekspertów, większości ekspertów nie mamy wolnych sądów w Polsce. Doskonale przecież pan słyszał, że mamy zawieszonych sędziów w tej chwili. Mamy Izbę Dyscyplinarną, która nagle ni stąd, ni zowąd będzie likwidowana, choć miała być no, takim moralnym czyścicielem sytuacji wśród sędziów. Mamy zapowiedź reorganizacji Sądu Najwyższego, no czyli chyba nie do końca z tym sądownictwem i z tym wymiarem sprawiedliwości, z tą reformą od 6 lat jest tak, jak być powinno. Mamy wolne sądy i sędziowie wydają wyroki w sposób wolny, bez ingerencji władzy wykonawczej, natomiast mamy rzeczywiście niepokojące zjawisko angażowania się części środowisk sędziowskich, części podkreślam, moim zdaniem bardzo mniejszościowej, ale głośnej, w akcji o charakterze politycznym przeciwko mojemu rządowi, przeciwko reformom, które dotyczą tego wymiaru sprawiedliwości itd., itd. Z aktami, nie wiem, narad z politykami opozycji, uczestniczeniem w manifestacjach z jakimiś hasłami, transparentami, koszulkami itd., itd. To jest rzeczywiście niepokojące, że środowisko sędziowskie, które powinno być wolne od tego typu pokus, angażowania się w spór polityczny, właściwie o charakterze partyjnym, że część środowisk sędziowskich rzeczywiście się w coś takiego angażuje. Panie ministrze, pan mówi, mamy wolne sądy, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej mówi, że mamy sędziów dublerów i sytuacja w tej chwili jest taka, że właściwie każdy wyrok wydany przez sędziego dublera może być podważony, łącznie z wyrokiem dotyczącym spadku, rozwodu czy wszelkich innych okoliczności. W związku z tym sytuacja jest zdecydowanie bardziej skomplikowana niż państwo twierdzą. TSUE twierdzi, że wolnych sądów w Polsce nie ma. O tym, kto jest w Polsce sędzią, decyduje prezydent Rzeczpospolitej. Jeżeli prezydent Rzeczpospolitej wręcza komuś nominację sędziowską, to ten człowiek sędzią jest. Pod warunkiem, że robi to zgodnie jest. Z konstytucją, a nie popełnia delikt konstytucyjny. Wszystko jest przeprowadzone zgodnie z konstytucją. Prezydent dostaje propozycję z Krajowej Rady Sądownictwa, która legalnie działa, legalnie jest uformowana. Według Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, panie ministrze, nie jest zgodne. Natomiast ja wiem, że oczywiście posłowie totalnej opozycji namawiają swoich przyjaciół, a mają ich wielu, bo rzeczywiście środowiska, powiedzmy ideowo czy politycznie z nimi związane, dominują dzisiaj w Europie Zachodniej, przedstawiają im odmienną interpretację tych reform. Ale naprawdę pan twierdzi, że sędziowie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej są na pasku polskiej opozycji? No to niebywale ta polska opozycja jest silna w takim razie. Tak, jeśli chodzi o wpływy zagraniczne, to jest silna, ma tę siłę i niestety tę siłę wykorzystuje w sposób i w skali takiej, która w historii Unii Europejskiej nigdzie i w żadnym kraju nie występowała. To myślę, że kiedyś bardzo historyków zainteresuje, co takiego się działo w Polsce w tych latach, kiedy rzeczywiście w takiej skali
pisze się projekty rezolucji, podpowiada się, jak zaatakować polski rząd, delegitymizuje się ten rząd, opowiada się różne bajki na temat tego, że jak w Polsce jest łamana demokracja i wolność. I to systematycznie robi, podpowiada swoim przyjaciołom, ja żeby potem rezonans stamtąd był i stamtąd właśnie takie opinie przeciwko Polsce. Ja powtórzę, to co w tej sytuacji zrobić, jeżeli jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, a Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli najwyższa władza sądownicza w państwach członkowskich, twierdzi coś zupełnie innego niż polski rząd. Co zrobić w tej sytuacji? Respektować te wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które dotyczą spraw, które zostały powierzone Unii Europejskiej na mocy traktatów europejskich w różnych obszarach, bo to jest bardzo wyraźnie opisane, jaką część suwerenności oddajemy wspólnej naszej organizacji, jaką jest Unia Europejska, a jaką nie. I respektować te pierwsze, jeżeli są wyroki tych spraw dotyczące, a jednak mieć dystans do tych drugich, bo to jest wykraczanie poza własne uprawnienia. No dobrze, ale przyzna pan, że Trybunał Konstytucyjny swoim orzeczeniem dość zaognił sprawę, twierdząc, że mamy prymat prawa krajowego nad prawem unijnym. Pani redaktor, Trybunał Konstytucyjny po raz trzeci zaognił tę sprawę. Najpierw Trybunał... Tak, to pamiętam, że za pana Cola, tylko to dotyczyło... Służę się tą retoryką, którą opozycja się posługuje. Uważam niewłaściwą, ale pozwolę sobie wyjątkowo na to. Trybunał Marka Safiana. Specjalnie mówię nie Trybunał Konstytucyjny, tylko Marka Safiana, bo dzisiaj tak się opisuje dzisiejszy Trybunał. Trybunał Julii Przyłębskiej. Okoliczności powołania składu tych trybunałów były trochę inne. Trybunał Marka Safiana uznał zaraz po wejściu Polski do Unii Europejskiej, że Konstytucja jest pierwszym źródłem praw w Rzeczypospolitej, stoi na czele tych praw, w hierarchii tych praw. Trybunał Andrzeja Rzeplińskiego parę lat później powiedział dokładnie to samo. Czy pani sobie wyobraża sytuację taką, że obecny Trybunał kwestionuje werdykty Trybunału Safiana i Rzeplińskiego? Dobrze, teraz wracam do normalnej retoryki, czyli polskiego Trybunału Konstytucyjnego jest niekonsekwentny i nagle mówi, że jest zupełnie inaczej? Tylko nie. Tamte wyroki były w mniejszym zakresie, tu jest bardzo ogólnie. Panie ministrze, ale jak to jest możliwe, proszę mi to wytłumaczyć, jeśli pan będzie potrafił, że mamy w tej chwili Mateusza Morawieckiego jako szefa polskiego rządu, który bardzo konsekwentnie i czasem w bardzo mocnych słowach mówi o tym, że prawo krajowe jest ważniejsze niż prawo unijne, a w roku 1999 napisał bardzo dużą monografię wydaną przez PWN o tytule Prawo Europejskie, w którym mówił i pisał expressis verbis o tym, że prawo europejskie stoi nad prawem krajowym. No to zaraz. Przez 22 lata coś się zmieniło? 99 rok to nie jest rok 2007, kiedy w traktat lizboński przyjmowano. 2008. Coś się w Unii Europejskiej zmieniło. Bardzo wyraźnie mamy w traktatach zapisane, co jest kompetencją Unii Europejskiej, a co nie jest. Co jest kompetencją państw narodowych. I oczywiście do historycznych publikacji pani może sięgać, ale sytuacja w Unii Europejskiej jest dynamiczna, ona się zmienia i ona się będzie musiała zmienić. Tylko traktat lizboński zacieśnił kwestię współpracy także w sferze wymiaru sprawiedliwości pomiędzy państwami członkowskimi. Czyli zacieśnił to, co w porównaniu, co możemy porównać się z sytuacją z roku 1999, panie ministrze. Ale system i sposób organizacji wymiaru sprawiedliwości, ustrój wymiaru sprawiedliwości jest domeną państw członkowskich. I podobne do polskich rozwiązań, które próbujemy wprowadzić w ostatnich 6 latach rozwiązania, funkcjonują w wielu innych krajach zachodniej Europy. Tam nie są kwestionowane, a u nas są kwestionowane. Więc to jest kolejny problem, który się pojawił, nierównego traktowania państw. Ustrój, panie ministrze, to jest kwestia na przykład instancji sądów i co do zmiany organizacji, instancyjności, chyba, a właściwie wszyscy mają pewność, że nikt nie miałby uwag. Tutaj jest kwestia po prostu niezawisłości sędziowskiej, która nie jest w ramach ustroju. Przekonamy się. Dobrze, panie ministrze, kończąc... związany z uproszczeniem struktury hierarchicznej sądów. Kończąc ten wątek, to się przekonamy. Czy pan podpisuje się pod tymi politykami z pana obozu, którzy mówią, że my sobie bez pieniędzy unijnych spokojnie poradzimy? Ja uważam, że my tak roztropnie gospodarujemy budżetem publicznym, że nawet w tym roku mieliśmy 80-miliardową nadwyżkę, mimo trudnego roku przecież jeszcze popandemicznego, który mogliśmy podzielić i na spłatę długu, i na istotne cele społeczne. I z roku na rok widać, że ta sytuacja budżetowa, budżetu krajowego jest coraz lepsza i stać nas na wiele rzeczy. To dlaczego nie stać na przykład państwa na podwyżki dla pracowników ochrony zdrowia?
Natomiast nie oznacza to, że możemy i powinniśmy lekką ręką rezygnować z pieniędzy europejskich, które nam się należą, tak jak każdemu z 27 państw. Jedno i drugie, to pierwsze jest w dobrej sytuacji, a to drugie po prostu będziemy mieli, bo to się nam należy. Prawo nie uniemożliwia inną decyzję. Te pieniądze się nam należą jako członkowi Unii Europejskiej. Panie ministrze, to powtórzę pytanie. Skoro jest tak fantastyczna sytuacja budżetowa, jest te 80 miliardów nadwyżki, o której pan wspomniał, to dlaczego nie ma pieniędzy na przykład dla pracowników ochrony zdrowia w sytuacji, kiedy mamy, jak sam twierdzi pan minister zdrowia Adam Niedzielski, no niespodziewanie duże uderzenie pandemii. No to co się dzieje z tymi pieniędzmi? To nie jest prawda, że nie mamy pieniędzy na służbę zdrowia i na pracowników służby zdrowia. Od początku naszych rządów nakłady na służbę zdrowia wzrosły o 40 czy nawet chyba 50%. Podwyżki wynagrodzeń dla pracowników służby zdrowia też postępują w ciągu ostatnich 6 lat. To dlaczego oni protestują w takim razie? Jest to miejsce, bo chcą więcej. No po prostu to jest zupełnie naturalne w poszczególnych grupach zawodowych. Jest zawsze chcą więcej. Jeśli państwo na każdym kroku powtarzają, że jest tak fantastycznie z budżetem, no to chcą więcej. Dziwi im się pan? No ale też są inne obszary, gdzie też chcą więcej, pani redaktor. Na tym polega odpowiedzialność roztropnej i odpowiedzialnej władzy, że planuje budżet. Zresztą w tym roku, w 2022 roku ma być wyjątkowo duży, bo 480 miliardów. Jeszcze takiego budżetu państwo polskie nie miało. Ale w ramach tego no, trzeba zaspokajać różne potrzeby, które są i w polityce społecznej, i w polityce dotyczącej rolnictwa i wsi, i w polityce zdrowotnej. Zresztą mamy przecież uchwaloną ustawę, że z roku na rok ten procent PKB przeznaczony na służbę zdrowia będzie rósł i to bardzo ambitnie. No a protest trwa, panie ministrze, od wielu tygodni. Chyba jednak nie ma pracownik ochrony zdrowia takiej opinii jak pan na ten temat. Ale dobrze, idziemy dalej, bo jeszcze dwie rzeczy przed nami, pani, albo właściwie trzy. Rekonstrukcja rządu, tak krótko. Czy już wiemy, kiedy dowiemy się, jaka jest nowa organizacja rządu i kiedy zabiorą państwu z ministerstwa kwestie sportu? No bo wiadomo, że trzeba ugładzić jakoś nowego koalicjanta i dać mu resort nowy. Pani redaktor, nawet lider mojego środowiska politycznego, Jarosław Kaczyński, miał chyba dwa duże wywiady ostatnio i pytany o to samo odpowiedział, że on wprawdzie wie, jak ta rekonstrukcja będzie wyglądać i co się zmieni w sensie personalnym, ale zostawia tę informację do zakomunikowania premierowi Morawieckiemu, a później prezydentowi Andrzejowi Dudzie, bo on będzie wręczał te nowe nominacje, więc jakiej odpowiedzi pani się ode mnie spodziewa? Prawdziwej, jak zwykle, panie ministrze. Dobrze, a pana nie... A jak pan wytłumaczy to, że to Ministerstwo Sportu wam, znaczy właściwie ten dział sportu z ministerstwa państwu zabierają? Bo ja słyszałam, że pan minister Piotr Gliński nie jest zadowolony z tej decyzji. Rzeczywiście tutaj polityka ma swoje prawa i na pewno nowy układ koalicyjny, który jest zawarty po odejściu środowiska, części środowiska Porozumienia Jarosława Gowina i za podpisaniem umowy z nową zorganizowaną wewnątrz Zjednoczonej Prawicy grupą wymaga respektowania i taka jest umowa, że to ministerstwo przypadnie politykom związanym z tym środowiskiem ukonstytuowanym nowym. Mam nadzieję, że dobrze będą tym resortem kierować, bo my zostawiamy moim zdaniem dobre wiano, jeśli chodzi o budżet, który jest powiększony o 300 milionów złotych w 2022 roku na sport powszechny na przykład i to my wywalczyliśmy. Ale szkoda państwu, tak ogólnie rzecz biorąc. To była sympatyczna część aktywności w naszym resorcie, ma pani rację, tak? Zwłaszcza mocno i aktywnie angażował się w tę część pan profesor Piotr Gliński, niegdyś sportowiec i interesujący się bardzo sportem, więc to była sympatyczna część, no ale oczywiście rozumiemy politykę. Jeżeli z układu koalicyjnego tak wynika, że ten resort przypada innemu środowisku, to tak, widocznie tak musi być. To jeszcze chciałam panie ministrze poprosić o komentarz do sytuacji szkoły podstawowej w Szczółkach na Pomorzu, w Gdańsku konkretnie. Tam jest regulamin szkoły, zgodnie z którym dziewczynki mają się ubierać tak, żeby, tutaj cytat, nie kusić chłopców przez cały rok szkolny, bez względu na to, czy to jest jesień, zima, wiosna czy lato. Muszą mieć zakryte ręce do dłoni, a nogi do kostek. Efekt Czarnka. Od razu pojawiają się komentarze. Co pan na to? Co pan w ogóle na tego typu regulaminy i stawianie takich nierówności między dziewczynkami a chłopcami? Czy my się cofamy, mówiąc krótko, w polskiej szkole do średniowiecza?
czemu pani średniowiecze tak postponuje? To była bardzo piękna, barwna epoka z niesłychanym rozwojem nauki, uniwersytetów. Panie ministrze, ale podejdźmy do tej sprawy poważnie, bo ja jako matka córki podchodzę do tej sprawy bardzo poważnie. Ale to jak inwektywa zabrzmiało, że cofamy się do średniowiecza, do przepięknej jeśli chodzi epoki o... historii. Ale dobrze, panie ministrze, czy to jest rozwiązanie, które powinno zostać zastosowane w polskiej szkole? Czy w polskiej szkole powinny funkcjonować takie regulaminy? Ja o tym nie słyszałem, słyszę o tym od pani, ale zainteresuję się oczywiście tym, bo po pierwsze to jest mój okręg wyborczy, właśnie ten gdańsko-kociewsko-żuławsko-powiślański, to ta miejscowość i zapytam panią kurator o szczegóły w tej sprawie, nie znam tego tematu. Ale to jest w ogóle akceptowalne pana zdaniem, żeby w taki sposób pisać regulamin szkoły? Nie wiem, czy tak jest w istocie. Ja mam zwyczaj, że jak dopiero się zapoznam z materiałami wyjściowymi, to jestem w stanie je komentować. Przy każdym bardzo istotnym temacie pan dzisiaj mówi, że się musi zapoznać, a następnym razem zrobimy tak, że ja po prostu pana uprzedzę. Ja od razu uprzedzę pana przy okazji kolejnego spotkania, o czym będziemy rozmawiać, żeby pan się przygotował. Proszę się nie obrażać, ale rozumiem. Ale mam podstawy do ograniczonego zaufania do cytatu. Absolutnie się nie obrażam, proszę sobie to sprawdzić, tylko usiąść wcześniej, bo to jest wskazane chyba w tej sytuacji. I tak jak panu obiecałam na koniec, słów kilka o konkursie chopinowskim. Wyjątkowo wysoki poziom. No i czy jest pan rozczarowany ostatecznym wynikiem jury, czy nie? Nie, ja mam bardzo duże zaufanie do członków jury. To jest wybitnych 17 pianistów, którzy poprzednie konkursy wygrywali. Miałem okazję spędzić z nimi lunch i rozmawiać też o szczegółach ich karier i problemach, które mają. A problemem było to, że oni wszyscy sygnalizują, a tutaj pamięcią ich sięgamy aż do lat 50., że oni mówią, że to jest chyba to był chyba konkurs stojący na najwyższym poziomie w historii. Naprawdę przyjechali niezwykle utalentowani młodzi ludzie. I bardzo młodzi właśnie. Być może mieli o rok więcej czasu na ćwiczenia i być może pandemia spowodowała, że musieli siedzieć w domu i ćwiczyć intensywniej. Ale naprawdę trudno było się rozstawać z wieloma z tych pianistów na poszczególnych etapach, ale no, ja ufam, że werdykt jest przeprowadzony przez fachowców. Rzeczywiście ja tego Bruce'a Liu, który wygrał, reprezentanta Kanady, słuchałem zarówno w trzecim etapie i mnie zachwycił, jak i wczoraj właśnie do 22, bo on kończył te przesłuchania ostatnie, finałowe, koncertem fortepianowym Chopina i widać było, że to jest po prostu wschodząca gwiazda światowej pianistyki, więc pewnie też tak będzie jak przy każdym konkursie chopinowskim, że ten, kto go wygrywa, to robi już potem karierę absolutnie światową. Ale cieszę się też z pozycji czwartej Jakuba Kuszlika, Polaka, który najwyżej się uplasował w tej hierarchii nagrodzonych. Też go wczoraj słuchałem w tym samym koncercie. I to jest naprawdę duży sukces, że w finale znalazło się dwóch Polaków, a jeden z nich uzyskał właśnie tę czwartą nagrodę. Jarosław Selin, wiceminister kultury, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.